Więc w dniu dzisiejszym dokładnie staramy się zdiagnozować sytuację głównie tutaj na rzece Biała Tarnowska, ponieważ ona w naszej gminie wyrządza właściwie największe straty i skutki są czasem bardzo dotkliwe, więc na chwilę obecną nie ma bezpośrednio zagrożenia powodziowego. Stan wody jest około 1 metra poniżej stanu ostrzegawczego. W ostatnich godzinach przypływ jest coraz większy, za ostatnią godzinę około 13 cm, czyli ta sytuacja może ulec zmianie. Na tę okoliczność, ponieważ te prognozy otrzymaliśmy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy, zorganizowałem wczoraj spotkanie całej grupy Sztabu Zarządzania Kryzysowego naszej gminy, poinformowałem o zagrożeniach i ustaliliśmy sobie wszyscy, co należy robić na wypadek właśnie, gdyby te warunki stawały się coraz trudniejsze i zagrożenie było coraz większe. Przypomnieliśmy sobie o pewnych obowiązkach, zasadach, co należy zrobić. Sprawdziliśmy wszystkie urządzenia, jeżeli chodzi o łączność, działanie wszystkich właśnie urządzeń elektronicznych, ale też było przy okazji spotkanie właśnie z truchami, strażakami, po to, żeby oni byli w pogotowiu, zostali poinformowani. Jesteśmy przygotowani również pod względem tutaj zaopatrzenia naszego magazynu. Mamy w magazynie ponad 6 tysięcy worków, mamy urządzenia do napełniania piaskiem, mamy oczywiście inny niezbędny sprzęt. Byli też pracownicy komunalni, czyli ci, którzy obsługują koparkę, ciągniki, inny sprzęt na wypadek potrzeby. Są wszyscy pod telefonami oraz firma, która z nami współpracuje i w razie potrzeby zaopatruje nas w piasek, tak żebyśmy mogli napełniać worki, żeby ten piasek był w każdej chwili właśnie przywieziony. Także jeśli sytuacja będzie się pogarszała i będzie się stan i poziom wody podnosił i zbliżał się do stanu ostrzegawczego, zostanie w gminie uruchomiony dyżur stały i będziemy już tutaj bezpośrednio monitorować i obserwować, co się dalej dzieje. Jeśli nie, jeśli będzie wyhamowanie i nie będzie takiego zagrożenia, no to będziemy oczywiście na własną rękę i tutaj odpowiedzialny pracownik i też służby nasze monitorować, co się dzieje i w każdym razie mieszkańcy zostali ostrzeżeni, poinformowani, zostały obwieszczenia tutaj wszędzie poinstalowane i też sołtysi, którzy poinformowali mieszkańców o tym, że realne zagrożenie może wystąpić, żeby się też do tego przygotowali. W dniu wczorajszym spotkaliśmy się tutaj w Urzędzie Miejskim w Bobowej na prośbę pana burmistrza, zarząd straży, policja, osoby, które są w gminie odpowiedzialne za walkę z powodzią. Omówiliśmy strategię działania. Jesteśmy dobrze przygotowani do walki z tym żywiołem. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli walczyć z wielką wodą, ale gdyby tak się stało, to służby wszystkie są do tego bardzo dobrze przygotowane.